Partnerzy odcinka Greenway Epstone Leader i Shirt Wogo. Linki w opisie. Cześć, witam, cześć, witam. Dzisiaj kolejna część faktów i mitów. Pierwsze nagrałem z 5 lat temu i mam wrażenie, że niewiele się zmieniło. No i jeden mit już, że tak powiem, nie funkcjonuje, natomiast większość funkcjonuje nadal. Pokazało się też nowe mity. Może zacznę od tych nowych mitów. Ostatnio bardzo mocno jest promowany mit, jakoby auta elektryczne jakoś się strasznie paliły i że to jakiś problem jest, że będzie jakiś problem. No, niestety dane statystyczne są nieobłagane i wiadomo wszem i wobec powszechnie, że auta elektryczne są dużo bezpieczniejsze niż auta spalinowe. Natomiast, no, niektórzy mają jakiś problem z nimi i takie mity rozsiewają. Oczywiście, że wszystko się da zapalić, każdemu procentowi czasem się zdarzy jakaś wtopa. Najlepsze marki mają różne problemy, a to koło komuś odpada, a to jakieś telefony się paliły. Takie rzeczy się zdarzają. Jak i zdarzają się rzeczy, takie jak komuś meteoryt spadł na głowę i go zabił. No i czy teraz w sierpniu nie będziemy oglądać spadających gwiazd, bo komuś meteoryt spadł na głowę? No myślę, że nie, natomiast gdyby teraz wszystkie media trąbiły o tym przypadku, no to wiele osób by się zastanawiało, czy to jest bezpieczne oglądać te spadające gwiazdy. Nawet na ilość patrząc, dużo więcej aut spalinowych, przy czym no, trzeba by każdy przypadek rozpatrować indywidualnie, gdzie to było podpalenie, gdzie to były jakieś ulepy, gdzie to był ktoś faktycznie zawinił, a gdzie był winny samochód. Reasumując, to, że auta elektrycznie się palą, to jest mit. Tak samo jak mitem jest to, że można zostać zabitym przez meteoryt. Oczywiście pecha w życiu można mieć, ale zasadniczo to jest mit. Auta elektryczne się nie palą, chyba że ktoś je podpali. Nie są w jakikolwiek sposób bardziej niebezpieczne niż inne pojazdy na tym świecie. Drugi taki mit, który w kółko słyszę, to że prąd jest z węgla i że w ogóle to auta na elektryce są bez sensu. No kurczę, ten mit to już też dawno obaliłem, bo auta spalinowe zużywają dużo więcej prądu niż auta elektryczne, więc jak kogoś tak bardzo przejmuje się tym, ile auta jeszcze zużywa prądu, to niech nie jeździ tym bardziej spalinowym, bo spalinowy potrzebuje dużo więcej prądu, a potrzebuje ten prąd na etapie wydobycia ropy, transportu ropy, petrochemii, stacji, pomp, tłoczenia. Tam tego prądu trzeba dużo więcej. No i z czego ten prąd jest, z czego jest, z bądź czego. A my ładujemy głównie auto elektryczne ze słońca. Także kolejny mit: obalony. I jeszcze słyszałem ostatnio, że auto elektryczne odbiera nam wolność. Wolność to nam odbiera to, że prąd możemy w dowolny sposób pozyskać i w dowolnym miejscu na świecie się naładować. No nie sądzę. Dla mnie dużo bardziej wolności odbiera nam choćby ropa naftowa. Jakbyśmy popatrzyli na historię różnych dziwnych krajów, co się tam złego działo z powodu wydobycia ropy i ile jest nieszczęścia na świecie z, podobu, z powodu różnych wojen o, o zasoby, to myślę, że ten prąd, który można produkować na tysiące różnych sposobów, to jest naprawdę dużo mniejsze zło. Także wolności elektryk nie odbiera. Jeżdżąc w trasę naszą kiją Eniro, jeżdżę tak samo szybko, jak jeździłem dawniej autem spalinowym. Przykład Zawsze do karlowacza wieloma autami, czy to diesel, czy benzyna, czy LPG, jechałem 12 godzin. Tyle potrzebuję, żeby tam dojechać wypoczętym, żeby po drodze coś zjeść, żeby po prostu nie jechać na zabój. Taki jest mój czas: Kraków-Karlowacz. Natomiast ostatnio, jakimś studem, udało się ten rekord pobić autem elektrycznym, niespalinowym, elektrycznym. Szybciej zajechałem elektrykiem. Więc jak się okazuje, kurczę, w moim przypadku zupełnie się to nie sprawdza, że. Że elektrykiem nie da się jeździć w trasy, bo to jest kolejny mit. Elektrykiem nie da się jeździć w trasy. No zdecydowanie da się jeździć w trasę. Jak ktoś w to nie wierzy, to niech zobaczy na relacje, jak ja to robię. I dużo różnych ludzi też to robi. A już kupując Tesla, to już w ogóle jest bajka. Wbijamy w nawigację, że chcemy do Hiszpanii i nam przeprowadzi nas przez całą Europę. Także to jest naprawdę wielki, wielki mit, że tracimy wolność. Kolejny mit się teraz pojawia o jakichś strasznych kolejkach na ładowarkach. No i oczywiście, że można spotkać jakieś pojedyncze stacje ładowania, które będą zajęte, natomiast jak wybieramy huby ładowania, to zasadniczo problemu nie ma. Jeśli taki problem występuje raz na ileś tysięcy przypadków, to to nie jest pewnik i nie można w ten sposób o tym mówić. A teraz wróćmy do tych poprzednich mitów, że ładowanie trwa długo. Dla mnie ładowanie trwa krótko, bo w trasie wykorzystuję naturalne przystanki, które i tak będę robił, a jak ładuję w domu, to wykorzystuję ten czas tak samo jakbym ładował telefon, czyli po prostu wpinam i zapominam. Rano auto jest pełne, także ładowanie nie trwa długo, tylko trzeba traktować auto jak telefon. No i tyle. Kolejny mit: degradacja baterii 2-3 lata i bateria do wymiany. No, jak widzicie, siedzę w aucie, który ma dzisiaj 6 lat i bateria nie jest do wymiany, a to jest najgorszy możliwy przykład brak chłodzenia akumulatora. Akumulatory notorycznie przegrzewające się to jest wszystko nie tak w tym lifie. A pomimo tego, po 6 latach i 125 tysiącach, ma około 20% degradacji. To jest najgorszy lif i najgorszy w ogóle marka, jeśli chodzi o problem degradacji baterii. Tu jest żywy dowód na to, że to jest, jak to mówią, guzik prawda nie będę mówił bardziej dosadnie po góralsku także kolejny mit. Baterie się nie degradują, mają jakąś nieznaczną degradację, natomiast nie jest to jakiś problem, nie są do wymiany po dwóch latach. Nie jest tak, że jak się skończy gwarancję, to baterie się wymienia. No to tak jakby ktoś opowiadał, że się skończy gwarancja na silnik spalinowy dwa lata w samochodzie i się silnik wymienia. No nie wymienia się silnika, jak się skończy gwarancja. Oczywiście, że można mieć pecha i wymienić silnik. Miałem samochód, który miał wymieniony tuż pod koniec gwarancji silnik, natomiast nie spotkałem się z nikim, kto wymieniał. Baterie w aucie elektrycznym, a na dzień dzisiejszy no, większość moich znajomych jeździ już elektrykami. Jeszcze kolejny mit, że auta elektryczne są drogie. No dzisiaj wszystkie auta są drogie i to jest fakt. Natomiast auta elektryczne nie są jakoś przesadnie drogie, jeśli bierze się pod uwagę całkowity okres eksploatacji, tak zwane TCO, Total Cost, Cost of Ownership. Nie wiem, czy to dobrze mówię. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystko, co kosztuje nas samochód, czyli przeglądy, paliwo. Koszt zakupu, utrata wartości, no wszystko, wszystko. To wychodzi na to, że w wielu, wielu przypadkach najtańszym rozwiązaniem jest właśnie elektryk. A dla niektórych, którzy mało jeżdżą, najtańszym rozwiązaniem będzie taksówka. Także tutaj każdy musi policzyć sam, natomiast nie jest prawdą, że auto elektryczne jest po prostu droższe i jest drożej nim jeździć. No nie jest. W większości przypadków nie jest. Jeden jeszcze był mit, który pamiętam, 5 lat temu gdzieś tam funkcjonował, że auta elektryczne to nie mają żadnych osiągów. No na szczęście tutaj nikt nie kłamie i wielu już tutaj youtuberów przejechało się autem elektrycznym i wszyscy chwalą osiągi, wiele ludzi to usłyszało. Jeden mit upadł. Także mamy jeden mit po 5 latach, który upadł, jeśli chodzi o osiągi. Reszta powtarzane, w kółko i wciąż i takie głupoty słuchamy. A jak to mówią, jak kłamstwo powtórzy się wystarczającą ilość razy, to staje się prawdą. No staje się prawdą w świadomości może ogółu, natomiast nie staje się prawdą w świetle statystyk i danych naukowych. No i tym może optymistycznym akcentem życzę wszystkim udanych końcówki wakacji. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, i pamiętajcie, nie dajcie się, nie dajcie się. Głupim opowieściom, nie dajcie się jakichś tutaj manipulacjom, szukajcie prawdy, szukajcie statystyk, szukajcie opracowań naukowych. Dziękuję, do zobaczenia, hej!